Spotkanie na szczycie drugiej ligi rozpoczęło się korzystnie dla gospodarzy. W 19 minucie kolejna indywidualna akcja Vuka Sotirovicza i tym razem Zawiszanin pięknym uderzeniem pokonuje Andrzeja Olszewskiego. Odpowiedź Jagiellonii jest jednak szybka. 5 minut później błąd bydgoskiej obrony wykorzystuje Janusz Wolański i po 24 minutach gry mamy remis 1-1. W 35 minucie przekonaliśmy się po raz kolejny, że Zawisza znakomicie wykorzystuje stałe fragmenty gry. Rzut wolny, uderzenie Miklosika, a odbitą przez bramkarza piłkę dobija Rafał Lasocki. 2-1 dla Zawiszy. Takim też rezultatem kończy się pierwsza połowa tego spotkania. W drugiej odsłonie Jagiellonia próbowała odrobić straty, ale nie stworzyła żadnej stuprocentowej akcji. Stworzyli za to taką sytuację gospodarze. Indywidualna akcja Marcina Klata i wyłożenie piłki Adamowi Majewskiemu, który dopełnia formalności. W 61 minucie Zawisza prowadził już 3-1. Do końca meczu nic się nie zmieniło. Bydgoszczanie po tym zwycięstwie są samotnym liderem drugiej ligi.